Siemka, ja jestem Judy i zapraszam Was już do czwartego odcinka z serii Let's Play Pokémon Liquid Crystal. No to może co się zmieniło od ostatniego odcinka? Moje Poki oczywiście weszły na troszkę wyższy level i dodatkowo złapałem Heracrossa. Jest to bardzo rzadki Pokémon, typu robak walczący i on nie ma żadnej kolejnej ewolucji, ale ma naprawdę wspaniałe statystyki. Spójrzcie, na tym levelu ma już atak równy 42, co znacznie przewyższa, powiedzmy, na przykład Poliwaga, który ma przecież 7 leveli wyżej, a który ma do tej pory 29 ataku. No co prawda on będzie za niedługo ewoluował, no ale jednak widzicie tą różnicę. I dobrze, jesteśmy teraz w tym mieście i można tutaj wejść do tego domku. To jest w ogóle takie miasto Slowpoków. I tu rozmawiamy z pewnym... A, my się przedstawiamy najpierw. Pyta się, czy chcemy zrobić... stworzyć sobie nowe pokebole, bo on jest takim twórcą pokeboli. I nagle my mu opowiadamy o tym, że znamy Team Rocket, czy my znamy w ogóle Team Rocket, że widzieliśmy ich. On nam opowiada, że to jest bardzo zły gang. O, i właśnie, i teraz się dowiadujemy, że oni chcą przejąć Slowpoke. I mówi, że stary Kurt, czyli mówi o sobie w trzeciej osobie, nie pozwoli na to. I widzicie, oj, on już tam poszedł rozprawić się z tymi rokietami. A tutaj śnieg. No, to jest bardzo fajne, te zmiany stan pogodowe, ale trochę dziwne, że raz w tym samym miejscu pada śnieg, raz burza piaskowa, a raz zwykła burza, nawet deszczem. No troszkę dziwne to jest, ale cóż. O, teraz widzicie, można już tu przejść. Slowpoke Well. I co on powie? Tutaj, Judy... Aha, i się przewrócił i... No nie jest w stanie się ruszać. I nie może pomóc. I on nas teraz prosi, byśmy pomogli. No i cóż, pomożemy. O, uwielbiałem tą muzyczkę z Team Rocket, kiedy się pojawiał. Naprawdę fajna. No i oczywiście walka. Okej. Okay. Jest to pierwszy z roketów. Jestem ciekaw, czy tutaj będzie Jessie, bo ona... a nie, ona chyba tylko wielą była. A nie, tutaj w sumie ktoś taki na wzór Jessie. Taka, wiecie... kobieta należąca do zespołu R. Ale sprawdzimy, jestem bardzo ciekaw, czy ona jest. O, jest tutaj ktoś na jej styl. Dobra. No i każe się nam zatrzymać w każdym razie. No, ona jest bardzo podobna do Jessie, ale to chyba nie jest Jessie, bo nie dają jej takiej ksywki. No, tu u nas walczy Quilava. W ogóle chyba zaraz zmienię na tego Heracrossa, żebyście zobaczyli troszeczkę, jak on walczy. Czy nadaje się na dobrego Pokemona, bo wiem, że wielu doświadczonych let's playerów, którzy grali w Pokemony, używało właśnie Heracrossa również. Nawet na te późniejsze walki są naprawdę silne. O, i tutaj jak widzicie są te Slowpoki. A Team Rocket oczywiście stara się je sprzedać bodajże. Czyli uwięzić, a potem sprzedać. O, widzicie, naprawdę moc jest. Heracross do słabych nie należy. No właśnie. I myślę, że na pewno może być pewna szansa, że będzie to jeden z moich 6 głównych Pokémonów. Ale w tej serii Pokémon, jak już chyba wspominałem, zamierzam łapać wszystkie Pokémony jak leci. Naprawdę, fajnie byłoby mieć cały Pokédex z 350... teraz ile jest? 351 Pokémonów chyba. No to naprawdę byłoby super. O, level 15. No, w każdym razie zobaczymy. Mogę, wiecie, zmieniać Pokémony w trakcie. Tak, żeby mieć co najmniej jakieś, nie wiem, 10 potężnych Pokémonów w przyszłości. No, i tutaj zespół R zebrał się z powrotem. I Kurt do nas mówi, no nie, Judy, Team Rocket został pokonany, moje plecy czują się lepiej, chodźmy stąd. No i jesteśmy znów w jego domu. Cześć, Judy. Dobrze, lubim nasz styl. I on nam podarował właśnie jednego ze stworzonych przez siebie pokeboli. Te pokebole możemy wykorzystywać, o to jest jego pracownia, do łapania różnych rodzajów pokemonów. Na przykład tworzy pokebole, dzięki którym łatwiej zdobyć pokemony typu wodnego, albo takie, które są na przykład słabsze od nas levelem. No różne są. I tutaj jak widzicie zebrałem sobie jakieś tam aprikorny.
I teraz możemy dać mu, chyba, jeżeli się nie mylę. O właśnie. Dajemy mu jego aprikorna i na kolejny dzień możemy wejść, odzyskać. Znaczy wiecie, już nie aprikorna, ale... ten. Ojejku. Pokebola. Oczywiście sala jest już dostępna. I w tym odcinku właśnie zamierzamy pokonać liderkę tej sali. No sprawdźmy tutaj. Azalea Town Gym. I co on nam powie? Aha, czyli ona ma pokemony robaki. No to tak samo jak Heracross. Quilava będzie na pewno świetny na tego typu pokemony. Zresztą chyba kamienne również. No właśnie, nie, to może sobie Żyjodu popatrzmy, bo on chyba zna Rock Trolla. Czekajcie. Tak, zna Rock Trolla. To myślę, że powinien dobrze działać. Czyżby to była podwójna walka? A nie, tutaj nie będzie chyba podwójnych walk. Tutaj czegoś takiego nie robili, chyba uznali teraz, że to jest nudne. O, i super, naprawdę świetnie działa. Geodus się odnajduje w tej sali. No, idealnie, że tak powiem. Naprawdę, nie mogę się doczekać już, jak będę miał Gravelera. Graveler to jednak jeszcze nie jest aż tak potężny, ale wiecie, jeżeli by ewoluował w przyszłości w Golema, to już jest lepiej, już jest lepiej. Bo z Golemem to można sobie powalczyć. Specjalnie właśnie... O, Magnitude, ale super. Kolejny kamienny atak. On jest chyba silny dość. A nie, czekajcie, to nie jest... No, coś mi się wydaje, że to jest atak. Jakoś tak pisze, że jakby nie miało siły ataku. No dobra, sprawdzimy. W każdym razie te pokemony, które w poprzednich wersjach mogły ewoluować tylko przez wymianę, to są te silniejsze pokemony. Ale... wiecie, no... Tutaj ulepszyli nam trochę to, że nie trzeba ich zdobywać, sprawdźmy. No właśnie, to jest atak. Czemu nie pokazali siły tego ataku? Dziwne. Dobra, to jest Bedrill. Chyba widzieliście go w FireRedzie. Choć nie wydaje... Właśnie nie jestem pewien, czy spotkaliśmy go na pewno. Bo to jest jednak taki Pokémon, którego rzadko kiedy mają na coś trenerzy. Oj, tu nie działa na Metapoda. Magnitude to Rock Troll, ale Rock Troll zadziałał, dziwne. Nie wiem. Super, level 17. I to mi pasuje takie szybkie. Walczymy z każdym, tam nikogo nie ominąć. Walczymy z każdym, bo... No co, no bo nie chcę walczyć, mi się wtrawi aż tak bardzo, żeby wiecie... akurat tyle czasu spędzać poza nagrywaniem w zdobywaniu expa. Ten odcinek zakończymy prawdopodobnie, będzie chyba ten jeden z krótszych odcinków. Ale spójrzcie, o, tutaj jest już ten lider, czai się za tym drzewem. To jest chyba lider, znaczy na pewno. Wydaje mi się, że chyba... Też może tylu zawsze było trenerów, że chyba jakby mniej, ale nie no, może się mylę. I mówi, ja jestem Baxi. Nigdy nie przegrałem, mając Pokémony robaki. Chcę się stać takim jakby autorytetem w... dla trenerów, tych, którzy również lubią Pokémony robaki. Ma tylko dwa Pokémony, on miał zawsze trzy, jestem tego pewien. Kurczę, wydaje mi się, że miał Bedrilla, Skytera i chyba kogoś jeszcze. Jakby nie miał kogoś. Czyżby twórcy tej gry troszeczkę poskracali na niektóre walki? Znaczy, nie chce mi się wierzyć, ale no na to wychodzi. Oj, Bedrill nie trafia, my zresztą też nie trafiliśmy, no a teraz? No, a teraz trafiliśmy. No oczywiście super efektywny cios, dlatego Bedrilla musi dostać mnóstwo expa Żyjodu. 544, no właśnie. I już level 18. No, najlepsza oczywiście defensywa, jak to zwykle u kamiennych Pokémonów. O, i Skyter. Ma Skytera. Skyter to jest silny, szczególnie, że on w tej wersji możesz ewoluować bez wymiany znów w Scizora. A tego Pokémona też bardzo bym chciał mieć. Ale na razie no, nie udało mi się spotkać Skytera. Jakbyście wiedzieli, gdzie mogę spotkać tego Skytera, no to napiszcie w komentarzach. Bo naprawdę, naprawdę chciałbym go mieć. 720, wow! 19 level! No super, super. Ha, super, nie, naprawdę cieszę się. Duży level już ma. I teraz, wow! No mów, jesteś niewiarygodny, jesteś ekspertem od Pokémonów. Moje poszukiwania nie są skończone. Okej, wygrałeś, weź tą odznakę. No i dostajemy troszkę kasy. A ile, jaką odznakę dostajemy?
Hive Badge. Super. Teraz ciekawy, do którego levela możemy już trenować nasze poki, żeby były posłuszne. Czy ty wiesz, jakie daje korzyści Hive Badge? Jeżeli masz Pokémony. Aha, to tak jakbyśmy teraz dopiero mogli do levela 30. Aha. Okej. No i dostajemy atak Fury Cutter. Okej. Dobra. No i wychodzimy z tej sali. Jak wyjdziemy? Czekajcie, tu chyba. O, i teraz. Leader Maxi. Winner. Wow, co jest? Winning Trainers? Ja wygrałem tylko jako czwarty? No bez jaj. Wcześniej wygrał Rudy, Alex i Zane. No nie, 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 nie. Jeszcze raz. Tu coś mi nie pasuje. Aż trzech trenerów pokonało tego lidera przede mną. No nie, zawsze Rudy był jak coś wcześniej, wiecie, jeden, a tutaj aż trzech. Fuck. Jeszcze pada śnieg mi na głowę, dobrze, że mam czapkę. Ale okej. Spójrzcie. Mamy już dwie odznaki. 15 Pokemonów. Znaczy, no wiecie, Quilava to ewoluował, to tak naprawdę 15 w Pokédexie tych złapanych, niby. No i dwie odznaki z 8. To już jest coś, myślę. No. I dobra, w kolejnym odcinku odwiedzimy ten las na zachód od tego miasta. No a na tym odcinku już, na tym gdzie jesteśmy, skończymy. No dobra, nie zapomnijcie ocenić filmu, skomentować go. No, a jeżeli nie jesteś moim widzem, to również zasubskrybuj. Będę bardzo wdzięczny. No dobra, cześć i czołem, nara.